Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu. Moi drodzy, kontynuujemy sobie historię z tej gry Tomb Raider, jeżeli podoba wam się seria. Wiecie co robić, no nie będę wam mówić, pewnie nie jesteście na YouTubie od dzisiaj, wiecie co robić, jeżeli podoba wam się seria. My kontynuujemy sobie oczywiście to, co zaczęliśmy w poprzednim odcinku. Zazwyczaj, że nagrywam gier, to mi się powoli zaczynają mylić przyciski. Zielonego pojęcia sobie nie mam, gdzie mam iść. Tutaj, menu obozu. Nie chcę menu obozu. Chciałbym ulotnić się z tej lokalizacji. Pytanie jest: jak to zrobić? Znajdź wyjście. Taką mamy misję. Tu raczej to wyjście nie jest. Zgaduję, że strzelanie nic nie da. Mamy tu wielkiego potwora, który chce nas rozdupcyć. Z tego co pamiętam, coś takiego było, nie? Tutaj może jest to wyjście, nie, instynkt przetrwania, tak, bo pod Q jest instynkt przetrwania, kompletnie o tym zapomniałem. A, strzelba załatwi sprawę, okej. Nie, jak się tu zmienia broń? Dobra, wszystko wiem. Tyk! O, widzicie, nie była posiadana. A co jakbyśmy amo nie mieli? Były, nie wiem, idziemy na razie. Wow! Ale nas zwiewa. Ale jest przypiks. Cały czas musimy, słuchajcie, uważać na potwora, którego napotkaliśmy w poprzednich odcinkach. Mam nadzieję, że śledzicie serię. Wow, shit. Muszę, szczerze powiem wam, że muszę zacząć grać w jedną grę naraz, bo jakby nagrywam dosłownie z 5 serii czy 6 serii naraz i wszystko mi się miesza, którymi przyciskami co klikać. To jest bardzo skomplikowane, jeżeli nagrywasz tyle serii naraz. Muszę zdecydowanie przestać. Tu chyba wykonujemy skok. Wow. To jest gra przygodowa gra. Przygodowkowa, kurde, co ja gadam w ogóle dzisiaj. Dzisiaj spałem za dużo, nawet 11 godzin spałem. To jest za dużo, 11 godzin to jest zbyt dużo ogólnie. To ona, to ja. No, jeciu. No i po co? No i po co? O kurde, ty masz tarczę. Te shield. Oj, oj, oj. Nadziałem się na twoją. Na twoją maszetę. Dziwnie brzmi. O shit, shit. Uniki, uniki, uniki. Ajajaj, aj, widzowie. Mówię, ja za dużo gram w inne gry. Muszę sobie przypomnieć wszystko. Mam nadzieję, że tu będzie że tu był zapis. Tak jest. Na to wygląda. Tak, aby się ukryć i uniknąć wroga na shifcie, jasne. Dobra. Tu nie ma co czekać. Mamy jakieś granaty? Coś tu było, nie? Jakieś granaty, coś takiego powinno tu być, ale... Którym to przyciskiem myszy klikać w granat? Nie wiem, kurde, szczerze. Ciężko. Wow! What the shit, man? Strażnicy wszystkich nas zabiją. Kurwa, granatem? Dobra, tu trzeba poczekać na odpowiedni moment i unik! Dobra, elegancko. Niestety użyłem strzelba. Strzelba jest tu dość potrzebna. Gorzej, jeżeli. A co jakbym właśnie tak jak mówię? Co jakbym nie miał, słuchajcie, ta mamo? Co by się wtedy stało? Chyba, że tam było specjalne amo. A co jeżeli byłbym na tyle zbany i sobie po prostu wystrzelał to amo? Co by się wtedy stało? Myślę, że byłoby nieciekawe, dlatego warto jest oszczędzać trochę tego ammo. Czy znajdziemy coś na górze ciekawego? Nie wiem, no wydaje mi się, że jest jedna możliwość. Możemy się tylko i wyłącznie przekonać, co się stanie, jeżeli tu pójdziemy. Chyba, że i tak musieliśmy tutaj przyjść, nie wiem. Ściskę ja, aby kręcić? No kręcę. Co to da? Aha, zamknę jakby. No wydaje mi się, że my chcemy otworzyć. I stąd chcemy się udać i zrobić coś takiego, nie? Nie. Czy łukiem to by trzeba było? Co mi da łuk jakby? A, widzę co da. Tak.
O kurde. Jeszcze raz? Chyba jeszcze raz. Oj, ale nie wyruszę przyszłości temu budynkowi. Nie, chyba wszystko, co? Dobra, czekaj, teraz ten dzban by trzeba było jakoś tutaj. Instynkt przetrwania. Ten dzban musi spaść na dół, żeby to otworzyć. Jak to zrobić? Chyba mam pomysł. Chyba swoją drogą trzeba jakby teraz zamknąć okno i pyk, i wtedy to walnie. O ile dobrze rozumiem. Zapominam, że tu nie ma speeda. Też jak grałem teraz, nagrywałem sobie w Far Cry 4, to tam nie ma speeda. I trzeba bardzo uważać na to. Znaczy tam jest speed i tutaj i trzeba uważać. Tam warto jest biegać, bo w innym wypadku strasznie się słychać ślimacze. A tutaj warto jest jednak nie biegać. Oj! Chyba mój plan niedobry być. Chyba, że coś takiego. Jeszcze raz może? Próbujmy. Pyk! I teraz nie wiem, i teraz będzie. A nie, tak się broni nie zmienia. Że. Znaczy ja widzę ten koncept, tylko są dwie szanse. Albo uderzyć jeszcze raz. Nie, no tu nie. Czyli uderzyć albo tu, albo tutaj. I wydaje mi się, że trzeba uderzyć w lewy. Aha, tutaj jest też osobne, to nie widziałem, sorry. Dobra, teraz to już wszystko wiem. Nie widziałem, że tu jest taka opcja. Otwieramy, naciągamy jakby tego. Naciągamy tutaj. Pyk i walimy normalnie na dziurę. Drugi, kurczę. Nie jest posąg, co to jest? Kolumna. No, widzę, ale kto mówi? Ło, kurczę. Jest faktycznie walone wszystko. I co teraz? O ty! A ty to kto jest? Co wy? Ty zwariowałeś? O kurde, jest ciężki. No, a robię uniki, w sensie staram się robić uniki. Uniki, uniki, uniki. Myk, unik, 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 unik. Dobra. Elo Fraze. Zbierajmy tutaj części łuku. Nowy łuk będzie jakiś kozacki. O kurde! Panowie, słuchajcie! Skąd wy się bierzecie, ty? Czy tu wszystko się wali? Wy z dołu idziecie? No, tylko gdzie? No, ale że szutnąć? Normalnie tego? Nie. Dzwon może załatwić sprawę. No rozumiem, tylko trzeba znaleźć jakby... Co tu trzeba zrobić dokładnie? Ja bym po prostu... Nie, spróbuję jeszcze raz. Nie. Może słuchajcie, mam pomysł. Już trochę po... Nie, raczej coś takiego nie. Jak zejdziemy na dół, to coś się stanie? Nie. Czy zamknięcie tego coś da? Może da, teraz jak już rozwaliliśmy te dwie... Wiecie, o co chodzi? Może teraz naciągnięcie tego faktycznie nam pomoże delikatnie. I walniemy w dzwona. Pyknie? A może otwarcie dwóch właśnie spowoduje ogromny wiatr? Też tak może być, spróbujmy. Wtedy będzie i z lewej wiało, i z prawej wiało, i zajebiście będzie. Przekonajmy się. Tym. Nie, nie znam tej muzyczki. I? No mój plan chyba jest dostatecznie dobry, wydaje mi się. Cyk. O, no i... A teraz nagle plus 300 siły. Dobra. Trzeba stąd spadać jak najszybciej, Lara. Oła. O kurde. O nie, strażnik. Szybko! Wow! 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 Kurde, nie poważam. Chyba trzeba skakać, co? Coś takiego robić. Wow, shit! Cyk!
I cyk! I cyk! God damn it! I cyk! Holy shit, ale... Ale jazda. Myślę, że jesteśmy tak zwanymi turbo szczęściarzami, co nam się udało. Jak w Indianie Jonesie na tych kurde mostach. Dobra, lecimy na dół. Puch. Ale jest epicki. Puch. Ty, a gdzie masz szczelba teraz? Dobra, mamy to. Dobra, i do wody elegancko. Dobra, jest gites. Wszystko się nagrywa i rywa. Dobrze, widzowie. Mam wrażenie, że ostatnio straciłem takie flow nagrywania, że coś tak mało mówię ogólnie. Muszę się zacząć rozkręcać i mówić dużo na dużo rzeczy. Nie wiem, jakoś tak dwóch nimi tak jakoś. Ale o, lagi widzowie. Moi drodzy, to wygląda troszeczkę tak, że zlagowała się gierka. Ja wyszedłem, miałem, słuchajcie, iść załatwić sobie sprawy prywatne. Natomiast okazało się, że dostałem powiadomienie o burzach i deszczach i że warto zostać jest w domu. Więc wyszedłem, wróciłem, znaczy nie wyszedłem do końca, tylko ubrałem się, jakby przygotowałem, usiadłem z powrotem, odpaliłem gierkę. I kiedy wczytałem, odpaliła się taka scenka, jakbym kompletnie nie umarł. Nie wiem, widzowie, no to kontynuujmy tutaj w takim razie, no nie wiem, co tu się dzieje, kurwa, tak szczerze mówiąc. To na tym gdzieś etapie skończyliśmy, nie? Lag był chyba, lag. Tak, lag, nie, tak, lag był, nie umarłem, to był lag, tak. Ja mówię, chwilę, troszeczkę minęło, minut. No. Kontynuujemy sobie grać, grę. Ale jesteśmy brudni. Wiem, widzowie, że może być trochę za cicho. Ja to się cały czas, bo ja nagrywam tyle serii, że ciężko jest dostosować idealnie głośność, więc po tym odcinku jak było coś źle, to... A widzę, że już jest źle. Staram się to cały czas. Dobra, dam, jakby była gra za głośno, przepraszam. Naprawię to w następnym odcinku. Co? Gdzie jesteś? Nie wiem. W jakimś starym japońskim pałacu. Ciągle rozmawiają o jakimś rytuale ognia. Ja jestem przerażona. A my ciągle kogoś ratujemy. Muszę to schować. Sam? Sam? Tak, ktoś idzie i krzycz przez tego, przez mikrofalówkę, no. Wiem, że to krótkofalówka. I Miko. Widzieliśmy. Jesteś tam? Idę w stronę pałacu. Inni też tam są. Dogonię cię i dojdziemy razem. Blokowano galerię. Menu główne, materiały dodatkowe. Okej. Okay. Słuchajcie, jakby tak jak mówię, jakby słuchajcie, coś było nie tak dzisiaj w dzisiejszym odcinku, to wybaczcie mi, słuchajcie, ale ja cały czas przystosowuję głośność i wszystko do nowych gier, bo raz ziomuś mi pisze i mówi: siema Byszku, słuchaj, no gramy chyba, nie? Far Cry'a. Ja mówię, no dobra, nie? I to i gramy. I później okazuje się, że trzeba porobić misję, a ja zaczynam grać w tego. Tutaj w Tomb Raidera i później znowu zaczynam misję i tak to, słuchajcie, wygląda. Że ciągle się tutaj coś zmienia. Zobaczmy co, czy mam jakieś... Okej, tutaj jest... Posłuchajmy sobie. Okej. Okay. Zastanawiam się, czy w filmie Lara Croft, który miałem okazję widzieć, jakby opowiada o tym samym, bo to jest jakby filmowa adaptacja gry. I więc się zastanawiam, czy jakby film opowiada właśnie o tym, co my teraz robimy, bo jakby widziałem film, ale nie pamiętam o co szczerze mówiąc do końca chodziło. Zwiększając prędkość wylotową i obrażenia, to bym sobie walnął ogólnie. Osłona lufy w takim razie. Nie mamy już więcej tutaj śrubków, więc możemy iść. Dziennik Lary został uzupełniony. Nie wiem, na końcu może...
Właśnie coś myszką nie mogłem ruszać. Na końcu może wam, słuchajcie, pokażę te wszystkie... te wszystkie dzienniki jeszcze raz. Takie, że słyszycie je oczywiście teraz, no bo... takie rzeczy są dość interesujące dla mnie. Natomiast pewnie na końcu wam jeszcze zrobimy jakieś podsumowanko po tych odcinkach. Pewnie jakąś recenzję może walniemy. Coś takiego się postaram zrobić. Te recenzje ogólnie, ja bym chciał robić recenzje, słuchajcie, giereczek. Tylko, kurwa, nie ten przycisk. O, dobra, dobrze, że tak można. Recenzje gier chciałbym zrobić, te, które ograliśmy. Tylko problem jest taki, że to dużo pracy wymaga i mało z tego benefit. To znaczy, nagrywając teraz odcinek, nagrywam przez 40 minut i jakby mam jeden odcinek po 40 minutach, tak? No licząc jeszcze, nie wiem, jak będę robić miniaturki, czy te miniaturki będą robione osobno, co film będzie inna miniaturka, inny tytuł, inne tagi. Czy jakby wezmę to wszystko i zrobię tak jak w Falloutie 3, czyli... A Fallout 3 to jest tak przykminiona miniaturka, że z tyłu mam, na swoich plecach mam jakby numer odcinka. Wiecie, on się zmienia, jest 01, 02, 03. Bo wiecie, bo w Falloutie mieliście krypta 101, 102, nie? I to jest takie dobrze przykminione, co ja zrobiłem. Czy my idziemy misją poboczną, czy nie? Oto jest moje pytanie, czy jakby... Nie, chyba widzę, wszystko sprowadza się do tego samego wejścia, więc jakby jest ok. Znaczy tutaj bez pójścia na lewo na pewno byśmy się tutaj nie dostali. To zdecydowanie. Broń maszynowa, nowa część. Czyli było opłacalne raczej. A że ty w szoku? Dobra, posprzątani frez. Ja nie umiem. A, shift, ten się puszczasz. Dobra, teraz już wszystko wiem. Teraz już wszystko widzę, wiem. Eleganckie. Kurczę, taka ładna grafika, taka fajna gra Lara Croft. Aż żałuję, że aż tak raszuję jakby gierkę, bo mam, no umówmy się, mam, słuchajcie, pewien jakby, no nie mogę nagrywać, kiedy mi się żywnie podoba, prawda? Jednak są jakieś tam obowiązki, więc niestety mogę tylko tego dnia, o tej godzinie i wtedy też będzie najlepiej, no bo jak będę zmęczony, to co to za nagrywanie? Kiedy nie wiem, no będą goście, co to za nagrywanie, kiedy będzie impreza, to co to za nagrywanie, tak? Więc muszą być, zostać spełnione warunki pewne, a kiedy te warunki się spełniają, to nie będę ukrywać, że lubię sobie tą wtedy giereczkę przyraszować. I trochę mnie to martwi, że tak raszuję tą giereczkę. Bo jest naprawdę super, chciałbym ją... Jestem. Wiecie, jak te memy z tym. Average Lara Croft Enjoyer. Average Lara Croft, kurczę, Rasha. Proszę, pomóż mi, Laro. Obiecuję ci sam. Oni ją chcą. Oni ją chcą spłonąć na stosie? Możliwe. Nie, taka szansa. Dobra, co tu trzeba zrobić? Skok wydaje się dużo nierozsądny. Rozsądniejsze będzie przeszukanie tu kilku rzeczy. Widzę, że... Fajne jest to, że ona też sama wyciąga sam... Kurde, bo pod tabem na tym... Na Far Cry'a zmieniam giwera, wiecie? tego ciągle tego taba klikam. Mówię, niedobrze jest czasem nagrywać po prostu kilka serii naraz. Co mówiłem, chciałem powiedzieć, że spoko, że ona wyciąga ogólnie solo sobie teraz... 2 na 3 części maszynowa, broń, koks. Że wyciąga pochodnie. Ciekawe, że to jest tak, że jakby w konkretnych miejscach znajdę konkretne... to jest jakby zadanie poboczne, gdzie my teraz idziemy. Ale chyba się tam udamy, co? Tylko jak my tu wrócimy, kurde. Chyba ja bym tam poszedł. Chciałem powiedzieć, że... Już nie wiem, co chciałem powiedzieć. Kompletnie dzisiaj jestem rozbity, mam 1000 myśli naraz. Niestety...
O, bo to jest maszyna. A nie, to nie jest maszyna, tam jest maszyna. Ja jestem dzisiaj za bardzo rozbity, tak jak mówię, te odcinki nie są takie zbite, jak powinny być, bo ja myślę o tysiącach rzeczy. Jak my teraz wrócimy? A, widzę, jak wrócimy, dobra. Znaczy sobie poradzimy. W takim razie. Plan? Wydaje mi się, że tu trzeba skarbinku pierdolnąć, nie? Nie? Może szczelby? Też nie. To przebiec po prostu? Raszować? Nie wiem, jak to rozbujać, rozpuścić. Mogę od to zapalić pochodnie, ale mam już umiejętność rozpalania pochodni tego. Na dole nic się nie znajduje, to idziemy po prostu tędy. Mam tu jakieś amunicje. No tam, o to umówmy się, tutaj nie brakuje. O, mamy tutaj obozowisko. Czy my tu nie byliśmy? Nie, raczej nie. My pod... nie, pod tam mapa. Dobra, w które miejsce my mamy iść? Z powrotem, tak? W tamto, okej. Okay. Bym się teraz nie pogubił. Tu jest coś do zbadania, zbadaj mnie to. Nie, Lara Croft. Tu, o, cyk. Skarbie, nawet nie wiem od czego zacząć, więc powiem to wprost. Alicja jest twoja. Być może zdawałeś sobie z tego sprawę od samego początku, ale ponieważ znowu zaciągnęłam się na Endurance, nie mogę dłużej ukrywać przed tobą prawdy. Musisz zrozumieć, że nigdy nie chciałam usunąć cię z jej życia. Ale znam cię, Roth. Wiem, jak żyjesz i czego pragniesz. Nie mógłbyś osiąść w jednym miejscu i wychowywać dziecka. Może wszystko popsułam. Może powinnam była pozwolić, żebyś sam dokonał wyboru. Dokonałam go jednak za ciebie, uważałam, że tak będzie najlepiej. Po ekspedycji, kiedy przyjdzie odpowiedni moment, porozmawiajmy o przyszłości. Poświęć chwilę i zastanów się, czego chcesz, dobra? Spoko. Dobra, idziemy dalej. Co? Idziemy, no idziemy. Kontynuujemy, tutaj tego badamy. Tutaj jest ten chłop, co się rozbił, ale to raczej z nich za dużo nie zostało. Klikam spokojnie, pani gro, klikam instynkt przetrwania. Ja wszystko umiem, te instynkty. Zobaczymy, ale wątpię, że tu ktoś przeżył. Tu raczej właśnie takie części, takie misja poboczna tu jest, nie? Możemy zabić, A! Ty! Niemożliwe to jest. My jesteśmy tam, gdzie byliśmy na samym początku? Czy to jest miejsce, w którym byliśmy na samym początku? To jest miejsce, w którym byliśmy na samym początku. Ale jaja. Kumalski? Ty, ale... A tu nie są... Tu nie był jeszcze... Tu są dwa samoloty, zobaczcie, właśnie, bo tu jest ten jeden samolot, a tu jest drugi samolot. Jaka jazda w ogóle. Tu są jakieś skrzynki do pozbierania. To jest tylko jedna skrzynka do walić. Na dole widzę jeszcze skrzynkę i tak zwanego kruka. Te kruki w ogóle umiem... Kruki to są inteligentne w ogóle zwierzaki. In general. I umiem w ludzkie słowa czasem ci powiedzieć. Tutaj jest skrzyneczka. O, tutaj jeszcze skrzyneczki, sporo tego, tylko za to niestety dostaję tylko i wyłącznie expa. O, i teraz my dopiero. Okej, czyli my dopiero teraz możemy tu wejść. Wcześniej ja tu próbowałem wejść, ale nie potrafiłem. Bo to jest wszystko tak połączone, że my teraz jesteśmy tutaj, wcześniej tu nie mogliśmy... Dobra. Ale zajebiście ogólnie. I można się cofać i robić sobie te lokalizacje od samego początku, od nowa. Spoko, no raczej nie będziemy tego robić. Widzę tu jeszcze kilka rzeczy do podniesienia. Zawsze to jakieś darmowe śrubki to sobie weźmy, tutaj jakieś odpalmy. Może przy okazji, a może kiedyś się uda jakiś achievement zrobić albo coś. Śmieszne, po tych schodach schodzimy. Tutaj śrubki, no zawsze będziemy lepiej dzięki temu strzelać i szybciej będziemy iść w fabule. Mimo tego, że pozornie się zatrzymujemy, no to w teorii idziemy do przodu. Tak to wygląda. Czasem, słuchajcie, tak jak się mówi, jest takie powiedzenie, prawda? Dwa kroki, jeden krok do tyłu, po to, żeby zrobić dwa kroki naprzód. Pamiętajcie. Tylko co z tym wykombinować ogólnie? A, widzę. Zobaczymy, stąd dostrzelimy tam? Chyba jest to tylko i wyłącznie jedyna opcja, żeby się tam dostać teraz. Więc musimy. Dobra, wracamy.
Idziemy, kontynuujemy tutaj główną fabułkę. Jak będzie jakiś tam skarb, coś tego, to możemy tam zależeć ogólnie. Nie żeby te skarby były jakieś turbo pasjonujące, albo żeby te skarby dawały na tyle, żebyśmy raszowali każdy. Ale jak znajdziemy przy okazji jakiś skarb, to czemu by nie iść? Zawsze możemy się tam udać i znaleźć, no i tam znaleźć ten skarb, nie? Kurwa, jak to... Da się tu strzelić? Co pomocy? Nie, wiecie co chciałem zrobić? Ty, shotguna mnie? Wiecie co chciałem zrobić? Strzelić... No tu wiecie co chodzi, że to wybuchło. Tylko pomyślałem, że mam strzały, które się zapalają... Wow, man! Strzały, które się zapalają, ale to nie ta gra. Spoka, kabum. Kabum! Będzie kabum? Będzie kabum. No niestety nie wysadziłem ich, szkoda, wiem, widzowie, zepsułem. Wiem, że dużo osób pewnie czekało wysać, ale no, zepsułem. Kurczę, nie ta gra, nie? Bez kitu. O tyle za dużo w gry gram. Za dużo gier komputerowych. Bez kitu. Nie ogrywam sobie jednej gierki, tylko 17, nie? Bo tak mówię, z 1000 razy mówiłem, ile to ja gier nie ogrywam naraz, więc po co mówić kolejny raz, ale no tych jest... Gier jest sporo. Nie będę ukrywać. Z łuku? No możemy z łuku, mamy w sumie. O kurwa, łuk to błąd był chyba jednak. O nie! Spacją się ogólnie nie skasę, ale no, nawet zadziałało nieźle. To do nas? Nie widzę. Chyba do nas to było. Dobra, my się nie pierdzielimy w tańcu. VR Lara Croft. VR the best archeolog. Jak jest po angielsku archeolog? No zobaczcie, ile to jest pułapek na to, żeby zastawić na przeciwników. I to pewnie mogłem wysadzić. Ajajaj. Tyle wybuchów tutaj mogło być. A nie, to mogłem ich tam zgarnąć. O ile tu byli. To zacznijmy od tego, bo w sumie nie wiem, czy tu byli. Ale zgaduję, że byli. Mogłem to zrobić, tylko nie zrobiłem. Ajajaj. Karamba. Możemy tu skoczyć? Chyba od innej strony by się dało. Od tamtej z powrotem. Spoka widoki. Zajebiste. No to czyli pakujemy się normalnie tego? W puław? Lecimy, co? Ale chłop na skrzypcach, tam na dupcach. Ma być emocjonalnie. O kurwa, ja z tym steruję! Ała! Przepraszam, widzowie. Za bardzo tego. Nie, jak... Ale jest głośno w ogóle dla was. Dla widza głośno. Za głośno dla widza. Pyk! Come on. Czekaj, się ściszę mam trochę. Troszeczkę tam. Minus 2 decybele i będzie miodem, mam wrażenie. Tak jak mówię, no tyle odcinków nagrywam z różnych gier, że ciężko mi jest ustawić i zapamiętać sobie, gdzie co powinno być. Skąd mam wiedzieć, gdzie mam nie płynąć, a gdzie płynąć, ty? Tu nic nie widać, ledwo co widać może. Może nic to przesadziłem, ale no na pewno ledwo co. Lewo, prawo! Ojej, widzowie. Tu nic naprawdę nie widać. Ale dobrze, fajnie, że nie laguje ogólnie. To jest spoko. A zapomniałem o tym, że faktycznie klikając środkowy przycisk myszy mamy taką opcję, że
Dobra, skupmy się, bo zaraz znowu się wypierdolę. To jest naprawdę, wam się wydaje, że to jest łatwe, ale ona nie skręca praktycznie, jak ja klikam w drugą stronę, więc to trzeba reagować znacznym przyspieszeniem. Znacznym, zobaczcie, ona bardzo jej ciężko idzie tutaj, skręcanie w różną stronę. Nie jestem sadystą, okej? Okay? Nie jestem, naprawdę, nie chcę, żeby Lara Croft ginęła, no. To może źle wyglądać, ale naprawdę nie chcę. Kurwa, to jest ciężkie zdradzenie. Trzeba pamięciówę lecieć, naprawdę. Trzeba na pamięć wszystko znać. No i jak ja mam stąd widzieć? Widzieliście to? To było niemożliwe, że to zauważyć. O, klasyczny motyw filmowy. Klasyka. Tu znowu jakiś samolot się rozbił. Musisz... O, spadochron widzieliśmy. Nie możemy takie koksy. O. Zapasowy? Shift? Dobra, mamy to. Łoż... Nie no, ja jeszcze ten steruję znowu? O, shit! Co to się dzieje? Ale ty widzowie. Nie, bo to jak nagrywasz, to naprawdę musisz dużo rzeczy robić. Się może tak wydawać, że nie dużo, ale... Muszę kontrolować, czy nie ma lagu, dźwięk. Patrzeć ile jest FPS, no wszystko muszę robić. To jest ciężkie. Plus jakieś merytorycznie powtarzać. Plus każdy ma swoje prywatne problemy w życiu. I wiecie, też jestem na przykład smutny. Raz zamartwiony, jak na przykład teraz, no bo nie mogę zrobić swoich rzeczy, a powinienem je zrobić dzisiaj. A jutro nie wiem, czy będę mógł. A jak nie będę mógł, no to będę miał gigantyczne problemy. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że mi dzisiaj wybaczycie. Ja przypomnę, że chyba 10 minut miał poprzedni jakby fragment mojego odcinka, który wam, powiedzmy, bo to jest powiedzmy zmontowany odcinek, tak? W sensie wytnę wam tam ten fragment, kiedy mnie zlagowało i się przywitam później. Wreszcie nas coś boli, tak? Ała, ała, nie, a jak to się mówi? Ała, a jajcia? Ała, ała, nie wiem. To jest jakiś dzisiaj nienormalny jestem. Ałka? Ałka! Ałka sobie zrobiliśmy, widzowie. Na ciur tam tyle opon było. Blokowano galerię. No dobrze, zaraz sobie tą galerię... O kurwa. Zobaczymy. Miasto ubogich? Dobrze, że tam. Może na pokładzie jest jakaś apteczka. Szukaj środków medycznych. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś takie jelenie po walkach i one mają takie rogi ubrudzone od krwi z takimi zwisającą skórą. Z jednej strony to giga koks, z drugiej strony no... nie fajnie, że się tak zabijałem. Czy ja muszę przejść tędy? Dzień dobry. Chyba nie. Jak kurczak z syreny. Że tam pół tylko do wody, żeby wyschły. Maty. Gdzie tu się udać trzeba? No tym mogę coś rozwalić, znaczy mogę siatę rozwalić? Wątpię, nie? Nie. Tutaj się cofać? No nie. Patrzmy na to w jakiś realny sposób. Widzę.
Czasem trzeba, słuchajcie, wziąć właśnie krok w tył i spojrzeć na to. O, nie no, ale wydaje mi się, że tędy, nie? Chyba dobrze kombinuję. Coś nie pykło. Lara Croft jakoś tak dziwnie chodzi. Jak jest ranna, więc... Nie tędy? To zbyt bolesne. No ja ledwo co widzę, ty. No to jak? Co ja mam zrobić? Czy ja jestem ślepy? No nie no, jestem przekonany, że tędy. Albo... że tędy? Ale ono jest zbyt bolesne, to, że jest. No to... Chyba, że spamować spację. Może maszować E. Może maszować F. Nie, to nie rozumiem, szczerze. Czy ja jestem gigantus kretynus? Odpowiedź to chyba tak. Tu? No wskocz, nie możesz, bo masz urwane śledziony czy coś. No, rozumiem, szkoda, że ciebie teraz boli po tych wszystkich akcjach dopiero, ale... Co ja mam zrobić, widzowie? Nie no, najlepsze jest to, że zatrzymam nagrywanie i wszystko się okaże, co trzeba zrobić, nie? Bo teraz zbyt mocno tryharduję to, żeby to zrobić. Przez to mi nie wychodzi, nie? To jest jakieś proste rozwiązanie, prawda? Idziemy tu, idziemy do przodu i tutaj z bara. Pyk! No nie. To tutaj z bara, co? Tak. Wiedziałem, że to jest jakieś kurwa proste rozwiązanie. Cuchnie, bo my... Ała. Wyobrażacie sobie, jak bardzo... Oj. Powiem wam, ranę w takiej wodzie wymieszać, to jest jakby śmierć na miejscu, ten żyzna, czy co to tam jest i koniec, ubierasz. Nie ma szans, kurwa, uratowania tego. Na bank mam no zaraz jakieś kurze. Chodź dobry, panie jeleniu. Co to jest? Jezus Maria. Proszę, tak nie rób mi. Ale knaga. Zobaczymy, czy tu coś jest. Tu nie mogę przez te krzaki, za gęste. Za gęste krzakczory są. Chyba nie widzę opcji zrobienia tego po cichu, szczerze. Chciałbym wiedzieć, ile mam, mamo, 35. Chciałbym, żeby mi scroll działał. Kurde, no samo mi zmienia. Może tędy, co? Poka. Może tędy. A my nie umiemy skakać, więc nie tędy. Ale zgaduję, że to są po to są te lokalizacje, że kiedy nauczymy się, w sensie kiedy się wyhilujemy i będziemy mogli z powrotem skakać, to... to będziemy mogli sobie tu wrócić i porobić tutaj. Wszystko od nowa. Ale jak z tym memem. Pora umierać. Na pewno kojarzycie. Czemu używam spacji? Za dużo Wiedźmina. Kiedyś grałem. Powiedzmy sobie, Wiedźminie macie spacji. No tutaj E6 jest prawidłowym ruchem. O, czemu to jest na czerwono? Mogę tu linę? O kurde. O! To są takie to są prowizoryczne rzeczy, za którymi oni mogą się w teorii schować.
Ale poczekajcie, bo dzwoni mi telefon. Swoją drogą, a to zaraz, to poczekajcie. Dobra, ale widzowie, mamy za 40 minut w sumie odcinka, nie? Jak to zmontuję. Więc widzimy się jutro, bo odcinki są codziennie, słuchajcie, z Lara Croft. Życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy i do zobaczenia, do jutra. Wpadnijcie na linki, linki macie w opisie. Możecie nas zajrzeć, mój drugi kanał blogowy, Instagram, Twitch, Twitter. Trzymajcie się, bo cześć.